Yep, just say again. For your mom, just say something. Oh. Hi. Serdecznie na dzisiejszym, drugim z kolei spotkaniu z cyklu Poznajmy się, które zostało zorganizowane dzięki uprzejmości Sopockiego Centrum Wsparcia i Integracji Cudzoziemców za współpracę tutaj z nami. Bardzo dziękujemy, Pierre, że zechciałeś być naszym gościem i prelegentem. Pierre nam opowie o Australii. Tytuł jest bardzo, powiedziałabym, przebiegły. Australia, jakiej nie znacie. Mi się wydaje, że to tak nie trudno opowiadać o Australii, jakiej nie znamy, bo nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek z nas jakąkolwiek Australię zna. Aczkolwiek wyobrażenia może mamy, to nawet w krainie kangurów i inne. Więc zobaczymy. My się właśnie czekamy. Tak, dzień dobry, jestem nazywam się Pierre Dyker. Ja jeszcze raz jestem z Australii. Mieszkam w Gdyni, na holenderski paszport, więc ja mam dwa paszporty, australijski i holenderski. Tak, ja pracuję, jestem edytorem wideo i ja robię inne coś też, ale tak. I dzisiaj ja tłumaczę, proszę, prezentuję Australię, jakiej nie znacie. I tamte słowa jest od Robert, myślę, a Robert jego zutowałem. To jest dobre nazwa, dobre nazwa. Więc tak, następnie proszę. Okej, okay. Nazwa Australia jest słowem pochodzącym z języka łacińskiego. Terra Australis incognito, co oznacza ziemia południowa nieznana. Dawno temu ludzie w Europie używali tej nazwy do opisania hipotetycznego kontynentu. Więc tak. Tam, Australia. Gdzie jest Australia? To. Następnie, proszę. Dobra, ale pierwszymi ludźmi w Australii nie byli Europejczycy, byli to Aboriginie, którzy przybyli do Australii 60 tysięcy lat temu. Chciałbym skupić się na pewnych pozytywnych aspektach kultury aborygeńskiej. Na przykład Kathy Freeman, ona jest olimpijczycą, złoty medalistą. I bardzo szybka, bardzo ważna w sporcie. Na przykład, to jest Aaron Woods, jest piłkarzem i on gra AFL, jest futbol w Australii. Mam przykład
szczególnie z Aaron Woods. Więc to jest jak rugby, po polsku, tak. Ale nie jest... Przepraszam. No, żaden problem. To jest, nie jest podobnie, ale bardzo... Chciałam głośniej. Prawie. I the rules? Zasady, to, zasady. Zasada jest inny też. Ale, tak. Że to jest tak, przechodzone. Nie lubię sportu ogólnie, ale to jest to jest świetnie dla mnie. I tak, inny przed. Dobra, proszę. I to jest David Goupil. To nazwę. Bardzo. Lud Aborigeny ma bardzo długą nazwę. Jak Nanyanara Dżangarajara, Gulpilil, Wulumilur, Wulongong. Bardzo długo. Lubię dużo. I to jest bardzo unique. Unikalne. Unikalne do. Dla Aborigenów w desert. Na pustyni. Na pustyni, tak. I inny. Przepraszam. Tak, na przykład. I to tamte bardzo dużo też. I, yes. And i didgeridoo. Actually, to jest od internet, ale... Może działać. You know what? Dobra, to teraz będzie podobnie jak poprzednio. Ja mam przykład, że to na przykład... Może być didgeridoo. Mm-hmm. Po prostu. Do you want me to show the song? Yeah, sure. Ale prawie to jest jak... I dla długo raz, bo... nie znam słowa po polsku, ale circular breathing. O tak, Holendrze. Bardzo dobrze. Więc istniały wówczas holenderskie kolonie w Indonezji i szczególnie Jakarta. I Malezja, Malaka i Amboenia. Ja potem też Nowa Gwinea też. Ja, tak, dla myślę 600 lat, o, bardzo długo czas. Tak po prostu było nieuniknione. Że na łodzi Holendrze mogą odkryć te ziemię. I pierwszym Holendrem w Australii był Willem Jan Sol w 1606 roku. Jego łódź była Deutschen, to jest Deutschen. I on był tak, tutaj. Dzisiaj to jest ma na imię Cape York, tak? W Queensland, to jest województwa, w jak województwa, nie jest podobnie, ale dobra. I jeszcze raz inny odkryt holenderski.
Jak Hartog i Willem Dampier. I oni odkryli zachodnie wybrzeże i skomponowali mapy. I ta nowa ziemia nazywała się Nowa Holandia. W Australii States. Siedem stanów. Tak. I to jest Tasmania. Bardzo mała wyspa. Tak. I Antarktyka. To. Trochę dalej, ale tak. Dobra. I kapitan James Cook był Anglikiem. I on uznał Australię jako kolonię angielską w Inenero. W 1770. Dobra, dziękuję bardzo. I tak, i druga strona Australii, tak, jeszcze raz. Komponował. Została dokomponowana do mapy pierwszej. Tak, dokładnie. Aha. Jak to? Puma. Ja, bardzo dziwne dla mnie. I jak jest to? To jest, nie jest naprawdę. Naprawdę, to nie istnieje. Tak, to jest bardzo. Ale to jest dobrze. Może, ale nie. Gdzie jest? Więc dzięki Captain Cook. I inne ważnymi odkrywcami europejskimi w Australii wówczas byli. Tak, historia wskazańców. Dobra, Anglicy mając Australię jako kolonię angielską postanowili wysłać tam skazańców na wygnanie. Więc mam pytanie, dziwne pytanie, ale jakie święta narodowe obchodzimy w Australii. Bo ogólnie jak dla independencja. Dzień Niepodległości. Tak, i inne tak, raz, inne historia. Dla to w Australii tak. Pierwsza flota ze skazańcami przybyła do Australii w 1778 roku. I dobrze, to jest nasze National Day. Dzień Narodowy. Tak, więc that's what we celebrate. Dlatego świętujemy to jako Dzień Narodowy, jako Święto Narodowe. Tak, tak. Dobra. I w tym czasie wiele wokorów śmierci zostało zamienionych na deportację do Australii. Więc wiele pierwszych generacji europejskich w Australii było skazańcami. I dzisiaj 20% Australijczyków ma przodka skazanego. Nie znam, jeśli ja mam. Nie jest problem dla mnie, ale właściwie pierwszym Polakiem w Australii był skazaniec.